Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie na krakowskim rynku głównym. Po raz pierwszy Krakowski Klub Gazety Polskiej imienia Janusza Kurtyki ma okazję wyjść do Państwa w samym sercu naszego królewskiego grodu. Chcę przypomnieć, że w Krakowie działa także Krakowski Klub Gazety Polskiej w Nowej Hucie oraz Klub Młodzieżowy, a my jesteśmy częścią takiego obszaru społecznego, który dba, walczy bardzo ambitnie o to, żeby Polska była Polską, na który składają się tygodnie Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie, Nowe Państwo, Niezależna.pl, nasz krakowski lokalny Kraków Niezależny. A proszę Państwa, jednym z elementów działalności klubów jest to, że mamy gości. Bardzo często przychodzą do nas osoby, które reprezentują ideę świata polityki, świata nauki, a dzisiaj w tej chwili jadących już wokół rynku kolarzy będziemy za chwilę witać. Jadą dookoła rynku, proszę Państwa, uczestnicy rajdu, corocznego rajdu imienia Lecha i Marii Kaczyńskich, który wyrusza z Warszawy. Proszę Państwa, już widzę peleton, widzę lidera, wjeżdżają tutaj do nas na rynek. Serdecznie zapraszamy uczestników rajdu imienia Marii Lecha Kaczyńskich. Prowadzi Mirosław Sanek. Bardzo serdecznie zapraszamy, panie mecenasie. Bardzo prosimy. Ja mam nadzieję, że po starej znajomości będziemy mogli poprosić także o przedstawienie uczestników rajdu, o pokazanie tego, co państwo robią, kim państwo jesteście. Zapraszam pana senatora Marka Martynowskiego, żeby opowiedział coś więcej o rajdzie, który, jak wiemy, odbywa się nie po raz pierwszy, i opowiedział o uczestnikach. Bardzo serdecznie proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak tutaj zostało już przedstawione, na pewno rundkę taką zrobiliśmy po rynku krakowskim. Jest to trzeci rajd rowerowy. Pierwszy był w 2011 roku. Składał się z 5 osób, byłych pracowników Kancelarii Prezydenta. Rok temu było nas 7 osób, a w tej chwili przyjechaliśmy 14 osób. Jest z nami również jedna pani. Bym bardzo prosił Państwa o doping, czyli o brawa dla pani. Naprawdę dzielnie przejechała 500 kilometrów. Pierwsze dwa dni spędziliśmy w deszczu. Drugi etap, który był z Mszczonowa do Piotrkowa, okazało się, że zrobiliśmy 130 kilometrów. Tym rajdem chcemy pokazać, że pamiętamy o parze prezydenckiej. Jutro wjedziemy na Wawel o godzinie 13. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Natomiast jeździmy przez te miejscowości, w których był kiedyś prezydent Lech Kaczyński. Jedziemy z Warszawy przez Mszczonów, Piotrków Trybunalski, Włoszczową, Zawiercie, Chrzanów, no i dzisiaj Kraków. Jak Państwo widzicie, sami młodzi ludzie, ja tutaj z tego towarzystwa jestem najstarszym, bo może za specjalnie nie widać, ale tak jest. Brawo dla panów! Jeśli Państwo będą czytać tygodnik Gazeta Polska, będą czytać Gazetę Polską codziennie, będą czytać Nowe Państwo i zaglądać na Niezależną albo na Kraków Niezależny, z całą pewnością nie będziecie mieli już czasu na TVN i Polsat. Z całą pewnością jest ogromna nadzieja, bo doba ma tylko 24 godziny, proszę Państwa. Kto czyta dobre książki, nie ma czasu na głupoty. Kto czyta dobre gazety, nie czyta byle czego, proszę Państwa. No tak jest, ten świat jest tak urządzony. No, można nie spać kilka nocy, ale później trzeba to wszystko odespać. Proszę Państwa, dlatego wybierajmy rzeczy dobre, piękne i wzniosłe, a darujmy sobie pseudoelity, darujmy sobie z imieniem Pana Boga nienawiść na ustach. To nie ma sensu, proszę Państwa, bo to jest niekompatybilny system. System polega na tym, że Bóg jest miłością, czego pani przechodząca nie bardzo, że tak powiem, doznaje. Proszę Państwa, sytuacja nasza jest w tej chwili taka. Z całą pewnością jest w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość i jak każda partia ma swoje struktury i kto ma ochotę działać w partii, to działa w partii. Z całą pewnością jest w Krakowie potężny, duży związek zawodowy Region Małopolska Solidarności. Kto chce działać w związku, działa w związku i mamy tutaj specjalnego gościa, który reprezentuje Solidarność i zaraz, natychmiast prawie, że oddamy mu głos. Proszę Państwa, działa tutaj w Krakowie
z całą pewnością wiele kół przyjaciół Radia Maryja. I proszę pamiętać, że są to tysiące. Kiedy jesteśmy razem w Warszawie na marszach, to wtedy jest nas setki tysięcy i po prostu w tym momencie jednoczymy się i nikt nikomu, że tak powiem, w sztandary nie zagląda. No chyba, że czasem, bo jest bardziej ambitny. Ale proszę państwa, sytuacja jest taka, że jeszcze do tego dochodzą inne organizacje. Zawsze wspierają nas pod krzyżem panowie ze Związku Konfederatów Polski Niepodległej. Ci, którzy byli 30 lat temu idolami takich ludzi jak ja, co się zresztą do dzisiaj nie zmieniło, którzy wtedy walczyli o Polskę nie w takich komfortowych i luksusowych warunkach, jakie mamy dzisiaj. Proszę państwa, pamiętajmy, że różnica i podobieństwo między PRL-em a Stanami Zjednoczonymi polegała na tym, że w konstytucji PRL-u i w konstytucji Stanów Zjednoczonych była wolność zgromadzeń, ale w Stanach Zjednoczonych była też wolność po zgromadzeniu, czego w PRL-u nie zawsze można było doświadczyć. Pamiętajmy o tym. Dzisiaj jest nam łatwiej, ale wcale, proszę państwa, to nie znaczy, że my, wiedząc, co udało nam się osiągnąć, nie czujemy potrzeby zaśpiewania Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Ponieważ my wiemy, że w pewnych momentach to nie jest tak, jak chcielibyśmy widzieć Polskę. Przede wszystkim chcemy widzieć Polskę zasobną, więc chcemy widzieć Polskę, gdzie jest praca dla młodych. Chcemy widzieć Polskę, gdzie młodzi ludzie nie wyjeżdżają z Polski szukać pracy za granicą, tylko wracają z zagranicy, żeby tę pracę tutaj w Polsce mieć. Mało tego, my jeszcze mamy tak ambitne i drapieżne żądania, że jeszcze chcemy płacy za pracę. Chcemy naprawdę dla Europejczyków, takich jak Polacy, którzy pracują najwięcej, jeśli chodzi o godziny w Europie, godziwej pracy. Nie ma, proszę państwa, powodu, żeby polskiego emeryta wyceniać na 1000 zł, a niemieckiego na 1000 euro, skoro Europa jest zjednoczona, jest to system naczyń połączonych. Albo mamy do czynienia z fikcją. Jeżeli popatrzymy na to, co jest realne w kraju i co się zmieniło po wstąpieniu do Unii, no to możemy się zastanawiać, czy powstająca autostrada z Krakowa do Rzeszowa, no ostatnio wzmocniona odcinkiem do Tarnowa, powstanie za naszego życia. I tu się zwracam do najmłodszych z państwa, nie do siebie. Więc to jest pytanie o to, co jest najważniejsze w Polsce, proszę państwa. Czy będzie praca dla młodych? Czy młodzi ludzie będą wracać z emigracji? Czy będą autostrady? Czy będzie tutaj rozwinięta gospodarka, na której rzeczywiście będzie można budować szczęście w innych dziedzinach? Proszę państwa, nie samym chlebem człowiek żyje, ale spróbuj człowieku żyć bez chleba. I pytanie, jak długo pociągniesz? Proszę państwa, to są zasadnicze pytania, ale bardzo często tego typu walka o dobra ekonomiczne odbywa się również w sferze innej, w sferze wartości duchowych. Czy żeby zostać nowoczesnym Europejczykiem, trzeba odrzucić polskość, jak to nam państwo, prawda, sugerują, a jednocześnie rozwijają francuskość, niemieckość, brytyjskość, prawda, i inne wersje swojej własnej narodowej narracji i historii. Proszę państwa, nie ma takiego powodu. Wobec tego kluby Gazety Polskiej, których tutaj macie państwo, że tak powiem, okazję dzisiaj poznać w ramach festiwalu Warto Być Polakiem, walczą o takie sprawy. A to, że jesteśmy przede wszystkim łączeni z tragedią smoleńską, to dlatego, że to jest temat, który nikomu nie schodzi z ust, proszę państwa. Ktoś powie, że o tragedii smoleńskiej pisze głównie Gazeta Polska i Nasz Dziennik. A ja odpowiem, wszystkie gazety o tym piszą. Nie piszcie już o tragedii smoleńskiej, piszą o tym codziennie. Proszę państwa, to nie ma takiej gazety, która się tym dzisiaj nie zajmuje. Po prostu to jest najważniejszy problem. Gdy przyjeżdża ktoś do nas z zagranicy, welcome, buongiorno, buonasera, przyjeżdża ktoś do nas z zagranicy, to dowiaduje się, że tutaj rządzi Jarosław Kaczyński, ponieważ tylko o nim się mówi. To jak się mówi, to jest o czym innym, proszę państwa, ale nikt nie jest tak bardzo frapujący. Jutro będziemy go tutaj gościć. Serdecznie zapraszamy wszystkich państwa. Będzie tutaj z nami. Najważniejszy człowiek w Polsce, proszę państwa. Mówi się o nim od rana do wieczora. Co powiedział, na kogo spojrzał, a jak złowrogo milczy, prawda? To jest najważniejsze, prawda, w przekazie wszystkich telewizji prorządowych. No one tak mają, inaczej nie potrafią. One muszą znaleźć człowieka ciekawego. No inni są z plastiku, oni są tacy, przepraszam, no nadęci, no tacy, no czasem coś jeszcze paru przyklnie, ale i to jest jakaś sensacja medialna, że powiedziało się słowo brzydkie, więc można z tego zrobić aferę na tydzień. Ale to jest nic ważnego, to nie są wartościowe przekazy. Wartościowe przekazy daje właśnie tylko on. Nie tylko, żartowałem. Proszę państwa, jest wśród nas pan Jacek Smagowicz, który jest uczestnikiem prac Komisji Krajowej Solidarności. Bardzo często jest z nami, a my z nim jak trzeba. Bardzo serdecznie proszę, by w ramach Głosu Wolnego Wolność Ubezpieczającego zabrał teraz głos. Świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego właściwie mordowano trzykrotnie.
Bo za życia, kiedy był prezydentem, to wyrósł w Polsce tak zwany przemysł pogardy, gdzie ekstra premię się wypłacało za najlepszy dowcip, jaki się napisze o prezydencie. W rezultacie, kiedy go zamordowano, morduje się go dalej. Teraz tym śledztwem, kiedy się wszystko mataczy, żeby prawdy nie mogliśmy poznać. I stąd między innymi ja osobiście z całą moją rodziną, przyjaciółmi, każdego 10 jestem na mszy, jestem pod Krzyżem Katyńskim i powiem, że czuję to jako swój obowiązek, bo ja jestem Krakusem, tutaj urodzonym i tu w 68 roku się zbuntowałem przeciw komunie. Tu niedaleko zamordowano polskiego studenta, nazywał się Stanisław Pyjas. I przeżyłem również w tym kraju grudzień 70. I do tej pory tych, którzy strzelali do robotników w grudniu 70, a była to największa zbrodnia w Europie, nie ukarano. Potem był stan wojenny i dzisiaj nam, że tak powiem, miłościwie panujący prezydent finansuje jakieś spotkania, w zasadzie z trzema, można powiedzieć, agentami. Bo zarówno Jaruzelski TW Wolski, jak i Wałęsa TW Bolek, jak i Kwaśniewski, to byli ludzie tutaj nasłani. I stąd przypominam to młodym ludziom, bo my w Krakowie o tym dobrze wiemy. Kraków był wielokrotnie wycinany przez tak zwane rządy, czyli bandy rozmaite, czy warszawskie, czy gdańskie. I miło mi jest, mówię, gościć tu w Krakowie wielu sympatycznych ludzi, którzy zadają mi ostatnio takie pytanie: a kiedy Solidarność zrobi porządek w tym kraju? A ja się tego młodego pytam, pierwsze, czy miał dobrego historyka? Czy miał dobrego profesora, który nauczył go dobrze strzelać? Czy ma znajomą sanitariuszkę? Czy ma kilogram waty w domu? Bo te ich pytania ja rozumiem. Oni by chcieli szybko kopnąć, za przeproszeniem, ten rząd i Platformę. Ta banda, która dzisiaj rządzi, siedzi przy korycie. I ona sama nie odejdzie. Jeżeli byśmy chcieli ją odsunąć, to oni będą nawet strzelać. Ja się nie boję tego powiedzieć, bo ja znam takich ludzi, jak tu w Krakowie generał Janicki, jak Bogdan Klich, tak zwany senator, czy również tak zwany wojewoda Miller. Tak mącili, tak kręcili, ale zawsze wychodzą na swoje. I obojętne, czy będą takie wybory, czy inne, oni zawsze tylko zmieniają kolory partyjne. Stąd, ponieważ zostałem, dziękuję za zaproszenie, chciałem dodać odwagi tym, którzy mnie pytali. Sama Solidarność nie da rady, ale jeżeli, tak jak Mirek tu mówił, każdy będzie miał swoją grupę, 5, 10, jeden będzie w związku, drugi będzie w klubie, trzeci będzie w partii, oczywiście prawicowej, to sobie poradzimy przy wyborach. Ale to jest dopiero pierwszy krok. Proszę zwrócić uwagę, że jak Tusk obejmował władzę, urzędników samorządowych było i tej naczelnej administracji, a najgorszej na świecie, bo ja znam te badania, to było około 460 tysięcy. Teraz jest prawie milion. I to jest konkretny wróg. My musimy wygrać te wybory tak, żeby Jarosław nie mógł się dzielić z kimkolwiek władzą, tylko żeby wreszcie była wielka Polska, tak, o której mówił generał Okulicki w rozkazie, który rozwiązywał Armię Krajową. Chcemy żyć w kraju całkowicie suwerennym i niepodległym i sprawiedliwie urządzonym państwie polskim. Oto idzie gra. Przeciw nam stoi faktycznie kilka milionów zwolenników Platformy, ale za nami jest, powiem uczciwie, te 60%, które nie głosuje. I o to idzie walka, bo ja bym nie chciał, mówię, używać przemocy w moim kraju. Chciałbym wygrać te wybory. Ja chciałbym dzisiaj poruszyć sprawę, która jest sprawą według mnie bardzo ważną w najbliższym czasie dla Polski.
i jest sprawą, która powiedziałbym, kto wie, czy nie jest najgroźniejsze jako pewne zjawisko socjologiczne i kulturowe. Uważam, że tą władzę, która w tej chwili jest, choć oczywiście nie można wykluczyć, że będą chcieli bronić jej pazurami i że wprowadzą stan jakiś wyjątkowy, że będą chcieli zdelegalizować na przykład Prawo i Sprawiedliwość pod jakimś zarzutem, wszystko jest możliwe. Ale uważam, że mimo wszystko oni są coraz słabsi psychicznie i właściwie na tym kłamstwie, nie tylko zresztą smoleńskim, mają w tej chwili, powiedziałbym, już daleko nie mogą pojechać i prędzej czy później się rozsypią. Groźniejsze według mnie jest to, co zostawią po sobie. To znaczy tych wszystkich ludzi w spółkach, wszystkich urzędników obsadzonych w najwyższych stanowiskach państwowych, ale być może jeszcze bardziej niebezpieczną rzeczą jest to, co stało się z umysłami przeciętnego Polaka, dużej części nas. Jeśli to nawet by było tylko 40 czy 50% ludzi, którym wszystko jedno, chcą mieć tylko tak zwany święty spokój i przyjmą każdą rzecz, którą się im zaproponuje, czy to z Unii Europejskiej, czy pod płaszczykiem modernizacji państwa w Polsce, to jest najbardziej niebezpieczne, dlatego że my żyjemy jako część społeczeństwa, część narodu i jesteśmy częścią tego narodu. W związku z czym to jest najbardziej bolesne, że w pewnym momencie ktoś może powiedzieć, a my nie chcemy zmian. Nam jest tak dobrze. Nam jest dobrze, jeśli dzieci chodzą do takich szkół, bo nam to nie przeszkadza, że uczy się o tym, że homoseksualiści mogą na przykład wiązać się w związki, mogą mieć dzieci, że to wszystko jest w ogóle względne, prawda? Można mieć dzieci z próbówki. Pytanie tylko, jak taki człowiek się czuje, kiedy zaczyna dojrzewać i po kilkunastu latach zadaje pytanie, jak to jest z moim tatusiem i mamusią. Jeśli my zgubimy tożsamość, jeżeli nie będziemy, jak poczujemy się, że wszystko możemy, że wolność nas zupełnie nie ogranicza, to właściwie w pewnym momencie będziemy w sytuacji, w jakiej w 30-tych latach były Niemcy, o których mówimy Niemcy hitlerowskie. Tak, Hitlera wybrano w demokratycznych wyborach, proszę Państwa, gdzie naród niemiecki, przepełniony wspaniałą kulturą, wspaniałej literatury, malarstwa, filozofii, nauki, nagle w kilkadziesiąt lat potrafił się tak stoczyć, że można powiedzieć, chciał mieć Boga na łańcuchu. Dzisiaj to samo obserwujemy we współczesnym świecie, we współczesnej Europie i również w Polsce. To jest bardzo niebezpieczne. To w tej chwili odbywa się metodycznie i powoli. W związku z czym wydaje się, że ono to nie jest tak bolesne i może nie być zauważalne, ale to jest olbrzymie zagrożenie. Bardzo dziękujemy za to wystąpienie. Proszę Państwa, mówił do nas Stanisław Markowski, znakomity krakowski artysta, fotografik, który, jak Państwo widzicie, ma przemyślenia we wszystkich dziedzinach życia społecznego i bardzo mu za to jesteśmy wdzięczni. Proszę Państwa, każdy z nas może znaleźć dla siebie formę aktywności społecznej. Wobec tego serdecznie zapraszamy do aktywności społecznej, do aktywności czytelniczej. Jest za mną stoisko Księgarni Gazety Polskiej z ulicy Jagiellońskiej 11, tu po sąsiedzku. Jest z nami grupa młodych ludzi, którzy niedawno wydali książkę poświęconą prezesowi Januszowi Kurtyce. We wspomnieniach bliskich, proszę Państwa, trzeba być w przestrzeni publicznej, trzeba mówić o tym, czego nie chcemy, trzeba mówić o tym, co chcemy i liczyć na to, że przychylnych mediów jest coraz więcej. Proszę Państwa, na pewno takim przychylnym medium jest dla Państwa tygodnik Gazeta Polska, na pewno Gazeta Polska Codziennie, na pewno miesięcznik Nowe Państwo, na pewno Niezależna.pl, na pewno Kraków Niezależny i na pewno telewizja klubowa, bo Klub Gazety Polskiej w Krakowie ma taką telewizję. Witamy bardzo zasłużonego dla Krakowa pana Leszka Jaranowskiego, który jest tutaj z nami. Bardzo się cieszymy, że przyszedł. Proszę Państwa, to są ludzie, na których opierała się ta nasza patriotyczna działalność w czasach naprawdę trudnych. Panowie Wojciech Mucha i Samuel Pereira, Gazeta Polska Codziennie. Proszę Państwa, dacie sobie radę. Witam serdecznie wszystkich.
Mieliśmy wątpliwą przyjemność podróżować kolejami pana ministra Nowaka. Tak, nie ma się czym chwalić. Nie wiem, teraz państwo słyszą. Dzień dobry. Tak, ja mam straszny problem z obecnością tutaj z prostej przyczyny, bo mam świadomość, że cały ten festiwal, który tutaj się odbywa, festiwal Warto Być Polakiem, no nie odbyłby się bez tragedii 10 kwietnia, więc mam jakiś taki dysonans poznawczy i mam nadzieję, że nie wiem, czy państwo również to odczuwacie, że to jest coś, co wyrosło na tej nieszczęśliwej smoleńskiej glebie. No ale skoro już tutaj jesteśmy i mamy okazję porozmawiać, no to bardzo nam miło. Jesteśmy tutaj nawet nie tyle jako przedstawiciele Gazety Polskiej, tylko naszego prześmiewczej grupy Hipster Prawica. O czym jest Hipster Prawica, być może powiemy, być może państwo już wiedzą. Cieszę się, że widzę tutaj moich znajomych z Krakowa, którzy też tutaj przyszli. Cieszę się, że widzę państwa, także witam raz jeszcze. Ale skąd się narodził taki pomysł? Bo no, to, że jest to dzisiaj popularne i że to się udaje i trafia do ludzi, to najlepszym dowodem na to są chyba właśnie wasza popularność chociażby na Twitterze czy na Facebooku. Ludzie to śledzą i to są różne pokolenia. To są młodzi ludzie, to są starsi ludzie, także docieracie do różnego przedziału wiekowego. Teraz skąd pomysł na to, żeby wykorzystać może trochę tą broń, czy właśnie zrobić to w sposób prześmiewczy, wykorzystując właśnie sprytnie coś, co do tej pory kojarzyło się bardziej z lemingami, czy no powiedzmy sobie szczerze, nawet z lewactwem, bo głównie no właśnie taka hipsterka typowa kojarzyła się często ludziom właśnie z tymi środowiskami lewicowymi, a tymczasem właśnie w sposób taki nieco prześmiewczy można pokazać, że fajnie można promować też wartości narodowe i patriotyczne. No, jak na to wpadliście przy piwku na placyku, czy właśnie jak to się narodziło, kto na to wpadł? Ja powiem tak, trochę na to wpadliśmy, trochę to przyszło naturalnie, to znaczy środowiska ludzi, którzy z jakichś względów są utożsamiani albo szufladkowani w jakiejś grupie poglądów tylko po to, żeby de facto już być na początku na straconej pozycji. Później, jeśli oni się pojawiają w pewnych miejscach, nie mają kompleksów, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi o innych poglądach i też jakoś konfrontować i szukać porozumienia i pewnego wspólnego języka, i to zostało, to było nazywane, tak, że są hipsterzy, jacyś tam nie wiadomo, kto to dokładnie jest, i jest ta tak zwana hipster prawica, czyli ci młodzi ludzie, którzy starają się wyznaczać pewne standardy, a przede wszystkim nie mają kompleksów z tego względu, że mają takie, a inne poglądy, a jednocześnie są młodymi i chcą być przynajmniej ciekawymi ludźmi. Jeśli chodzi o tą formę prześmiewczą, no, mam wrażenie, że ja nie lubię zbyt częstych analogii do PRL-u, ale jedno na pewno jest podobne. To znaczy humor pozwala jakoś tam przeżyć różne trudne rzeczywistości, tak? To znaczy kontestujemy ją w jakiś sposób, krytykujemy, i to takie podejście z dystansu, z ironiczne, żartem pozwala jakoś to przetrwać, no i też komunikować się, tak? Bo łatwiej pewne rzeczy przekazać żartem niż na poważnie. Dam przykład. Jeśli mówimy, nie wiem, o obecnie panującym prezydencie Bronisławie Komorowskim, to młodemu człowiekowi dużo trudniej wytłumaczyć na przykład sprawę głosowania za WSI czy jego związków z służbami radzieckimi w Polsce, a dużo łatwiej w ten sposób satyryczny wyśmiać pewną jego postawę, która sprowadza się do oj tam we wszystkim, co się dzieje, tak? To jest oczywiście pewna cienka linia, bo jeśli, no nie wiem, prezydent śmieje się, czy też uważa za małą, drobną sprawę, że znajdowane były w Smoleńsku fragmenty ubrań i ciał bliskich, no to z tego nie wypada się śmiać, ale jego postawa generalnie daje sama, jest takim samograjem. I to dotyczy nie tylko takiej polityki w zakresie bieżącym i tego, kto jaką funkcję sprawuje, ale opisu rzeczywistości. No staramy się, tak jak w życiu, do pewnych spraw podchodzić poważnie i z patosem, kiedy on jest niezbędny, ale w większości wypadków raczej z dystansem i z takim poczuciem humoru, który pozwala łatwiej pewne rzeczy przełknąć. Tak, no cóż, pozostaje
dodać. Ja mam taką świadomość, że przez całe lata byliśmy świadkami czegoś, co tutaj zostało w książkach opisane, co się nazywało przemysł pogardy. I z tym przemysłem pogardy mieliśmy do czynienia zarówno za życia świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, już po jego śmierci, gdzie po tym momencie oddechu, gdzie najwięksi celebryci medialni gronili łzy tylko po to, żeby potem złapać oddech i przystąpić do ataku. No gdzieś sobie wymyśliliśmy, rzeczywiście siedząc przy piwie jednym, drugim czy piątym, że trzeba by temu dać odpór, tylko nie w taki sposób, żeby zwalczać ich własną bronią, bo jak państwo może się mieliście okazję przekonać, jeśli nie, to zapraszam. Postanowiliśmy sobie, że w takiej formie, no, lekko żartobliwej i lekko śmiesznej, będziemy starali się dawać odpór temu. Będziemy pokazywać, że nie tylko z jednej strony sceny politycznej należy, wypada, czy wręcz trzeba się śmiać, że można śmiać się z każdego. Często śmiejemy się też sami z siebie, no bo cóż nam pozostało. No ale gdzieś ta formuła w pewnym momencie zaczęła się wyczerpywać. Zauważyliśmy, że po tym, jak młodzi ludzie przysyłali do nas zdjęcia, że w szkole czytają, a to książkę prezydenta o prezydencie Kaczyńskim, a to gazetę, z którą no, wstyd się pokazać na ulicy podobno, a oni robili to ostentacyjnie, żeby pokazać, że je tak mogą i że nikt im tego nie zabroni. No, wyszliśmy troszeczkę poza tą formułę. W tym momencie w Warszawie, jak teraz widać w Krakowie, staramy się rozmawiać z naszymi rówieśnikami, pokazać im, że ludzie, którzy mają poglądy konserwatywne, są, uważają się za patriotów, że nie jest to obciachem, nie musi to być utożsamione z dwudziestoleciem międzywojennym, do czego nasi koledzy z Ruchu Narodowego przekonują, że owszem, szukamy zakorzenia w historii, ale chcemy to pokazać w sposób fajny, w sposób przyjemny, w sposób nowoczesny. Czy to się udaje, no nie nam to oceniać, ale mam świadomość, że jeśli młodzi ludzie rzeczywiście chcieliby i będą chcieli w sposób, no, taki otwarty i fajny promować swój patriotyzm, to mogą. No. Nam się udaje. Chciałem się zapytać o to, na przykład, jak wyglądają konferencje chociażby w kancelarii prezydenta czy w kancelarii premiera. Czy tam również jesteście traktowani poważnie, czy dostajecie prawo głosu, czy możecie zadać właśnie swoje pytania? Bo wiem, że to jest na przykład chyba dosyć większe utrudnienie, jeśli chodzi o tamte miejsca i nie zawsze jest to możliwe. Ja byłem w strasznym szoku, powiem państwu, jak pierwszy raz poszedłem na konferencję do kancelarii premiera, bo zdawało mi się, że to jest gdzieś jakiś inny świat, który funkcjonuje jakoś całkiem inaczej i że po prostu gdzieś przechodzimy przez spiżową bramę i tam nie wiadomo, co się dzieje. Nagle okazuje się, że nic takiego tam się nie dzieje. Że są tacy sami ludzie, nawet bardziej poukładani ze sobą, nawet bardziej ze sobą spowinowaceni. To doskonale widać. Może podam przykład. Byłem świadkiem konferencji prasowej, podczas której były minister zdrowia opowiadał o jakiejś średnio istotnej sprawie. Na co polityk partii przeciwnej przysłuchiwał się tej konferencji zza filara, po czym, nim ten jeszcze skończył, podszedł do znajomej dziennikarki z jednej z wiodących stacji i powiedział, że on natychmiast chce skomentować to, co mówi polityk partii przeciwnej. No i co się stało? Dziennikarka nie pytała jego, tylko poszła po kolegę, nakręcili go w trakcie, gdy ten mówił, to ten już te słowa komentował. No to są obrazki codzienne i naprawdę, jeśli ktoś tego nie widzi, no bo często widzimy Sejm jako taki jeden, drugi, czy czwarty, piąty korytarz, ciężko nam zlokalizować, czy to jest kancelaria premiera, czy to jest stolik dziennikarski w Sejmie. No widać tą potężną symbiozę mediów z politykami, potężną jakby zdolność do zawierania różnych kompromisów. I to, co się mówi o układzie, że jakiś układ istnieje gdzieś tam, to nawet nie jest układ, to jest sieć, splot jakichś połączeń, które funkcjonują doskonale jak w takich naczyniach połączonych, czy jak to nazwać. No, a czy traktują nas poważnie? No traktują poważnie. No, mam nadzieję, że się czują w obowiązku, że muszą. No, jesteśmy dziennikarzami, nawet jeśli wyglądamy dosyć troszkę inaczej niż nasi znajomi z TVN-u, którzy po Sejmie chodzą w garniturach za kilka lub kilkanaście tysięcy, my chodzimy w tenisówkach. No ale jak przychodzi co do czego, zadajemy takie same pytania. No, czasami nam odpowiadają, czasami nie. No, bywa z tym różnie, ale staramy się, Warto poruszyć chyba kwestię, która właśnie w waszej działalności odgrywa ważną rolę, czyli właśnie Twitter chociażby. Czy właśnie wasza aktywność na Twitterze, jak to się rozkłada, powiedzmy, czasowo? No, jak jesteście zaabsorbowani tym, bo jesteście, no, obecni na Twitterze w zasadzie od samego rana do późnej nocy i gdzie znajdujecie czas na to, żeby właśnie później publikować jeszcze i w międzyczasie dyskutować z tymi ludźmi na Twitterze, bo też to są czasami poważne dyskusje, które owocują też zablokowaniem, tak jak przez Sikorskiego niekiedy, potem odblokowaniem
odblokowywaniem i właśnie no różne sytuacje mają miejsce. Czy macie jakieś rady dla młodych ludzi właśnie, jak zacząć tweetować, jak zdobyć popularność, jak to było w waszym przypadku? No właśnie, także no, proszę bardzo. To akurat nie jest jakiś taki straszny problem. Ja nie wiem, czy w Krakowie, z tego co wiem, Twitter nie jest aż tak popularny i bardzo dobrze, bo Twitter sprawia, że jeśli w momencie, gdy Margaret Thatcher naprawdę umiera, to co po niektórzy pytają, jak to już 4 razy na Twitterze umierała wcześniej. Także to jest, owszem, źródło informacji, ale źródło informacji bardzo często niesprawdzonych. W Polsce jest o tyle inaczej niż na Zachodzie, że przedstawiono to jako wewnętrzne źródło awantur, intryg, przekazywania sobie różnych podskórnych informacji przez dziennikarzy, przez ludzi władzy i tak dalej, i tak dalej. To traktowane w dalszym ciągu jest nieformalnie, więc jeżeli Donald Tusk powie, że kończę, bo idę tam spać z żoną czy coś takiego, to wszyscy mówią hi, hi, ha, ale de facto on tym samym buduje swój wizerunek jako człowieka mega luźnego, odlotowego, który też ma żonę i też z nią śpi. W przeciwieństwie do tego, który jeśli już gdzieś śpi, to przecież śpi z kotem i w ogóle trzeba o nim zapomnieć, prawda? Więc to też trzeba pamiętać, że tam, jeśli chodzi o polityków, nie ma tam rzeczy nieprzemyślanych, bo potem to zostaje wyciągane, wyjaskrawiane i pokazywane jako argument do kolejnego ataku. Z naszej strony jest tak, że rzeczywiście Twitter może stać się źródłem informacji, ale to są raczej informacje dość hermetyczne. To jest tak, jak było w przypadku rzecznika rządu, który dopiero na Twitterze przyznał się, że w bloku obok Sejmu pod śmietnikiem razem z redaktorem naczelnym, przepraszam, z wydawcą dziennika Rzeczpospolita dogadywał się w sprawie publikacji artykułu o tym, czy na wraku Topolewo był trotyl, czy nie był. Czarek Gmyz stwierdził, ja się z nim zgadzam, że był, ale chodzi o to, że dopiero na Twitterze dziennikarze wymusili na rzecznik urzędu, żeby się przyznał, że taką rozmowę odbył w momencie, kiedy gazeta była zamykana i wysłana do drukarni. Więc tak jak powtarzam, nie należy tego źródła informacji bagatelizować, ale no, nie wiem, czy to jest każdemu potrzebne. W świecie, w którym mamy po 2 telefony w kieszeni, każdy ma konto na Facebooku, gdzie ma 700 znajomych, z których widział na oczy może 20%. W świecie, w którym jesteśmy bombardowani co chwilę nowymi informacjami, a główna stacja informacyjna podaje od 2 dni to, że w Bostonie zginęły 2 osoby, tak jakby w Polsce i w okolicach nie działo się nic godnego uwagi. Ja nie wiem, czy gdybym nie był dziennikarzem, to bym korzystał z Twittera. Przypuszczam, że nie. Tak, znaczy, jeśli chodzi o czas, który to zajmuje, no w jaki sposób to się pokrywa z pracą? To znaczy, rzeczywiście jest to pozyskiwanie źródeł informacji, a z drugiej strony to jakoś tam naturalnie przychodzi. Znaczy, jesteśmy zmuszeni cały dzień przesiadywać jakby przy tych różnych narzędziach informacyjnych, czy to telewizja, czy serwisy informacyjne w internecie, czy radio, chociaż może mniej. W każdym razie to pozyskiwanie informacji, kiedy jest jakaś informacja na bieżąco, no to też się chce ją jakoś tam przekazać po prostu innym ludziom. Jest to też pewnego rodzaju gra w pewne gry psy i w pewne opisywanie rzeczywistości. Znaczy coś się dzieje, na przykład premier powiedział jakieś zdanie i jego interpretacja bardzo często bywa narzucana już od samego początku, już od pierwszych minut dosłownie, i tym zajmują się, znaczy nie zajmują, bo to nie jest jakaś tam praca, chyba że ktoś tam jest zatrudniony w tym względzie, ale tym się w jakiś sposób zajmują dziennikarze i blogerzy, w tym również na Twitterze, i bardzo często okazuje się, że polityk chciał powiedzieć coś, ale jakby interpretacja tych słów została już narzucona inna od początku. Inna sprawa, że rzeczywiście można tym manipulować. Ja pamiętam do dzisiaj, jak po tej słynnej akcji iPadowej Jarosława Kaczyńskiego, TVN24 miał taką notkę, że internauci śmieją się z Kaczyńskiego, tak? No i były 2 wpisy ministra Sikorskiego i Pawła Grasia. No okej, no to też są internauci, to prawda, tylko że to są ministrowie, więc w tym wypadku była pewnego rodzaju, mówiąc delikatnie, manipulacja i nie oddała rzeczywistości. Wiadomo, że część internautów w danym momencie to wyśmiewała, część chwaliła, ale mówienie, że to zrobili internauci, więc na to też warto uważać. Proszę Państwa, korzystając z okazji, że jest tutaj całkiem sporo osób, może ktoś z Państwa również ma ochotę zadać jakieś pytanie dziennikarzom, zagiąć ich, nie wiem, czy jest ktoś chętny? Tylko nie chcą, żeby pytać się o jakieś takie rzeczy właśnie jak konwent seniorów i jakieś takie stricte formalne, także jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo, możemy oddać mikrofon. Jest ktoś chętny? Proszę bardzo.
Na fejsie, na stronie eventu napisaliście, że wyjaśnicie nam, czemu bycie prawicowcem jest turbo posz i hipertrendy, więc wyjaśnijcie mi, proszę. Pamiętaj, że młodzi ludzie zawsze i teoretycznie zawsze, jeśli sobie prześledzimy historię tego, w jaki sposób się zachowali, wychodzili przeciwko temu, co ich otaczało, jakby to byli kontrkulturowi, prawda? Czy w latach 60., 70., wcześniej, w 80., 90., punki, skinheadzi, zawsze to była subkultura, która wychodziła przeciwko władzy, jakby buntowała się przeciwko temu, co ją otacza. Mam wrażenie, że dzisiaj jest troszeczkę inaczej, że młodzi ludzie jednak chylą karku przed tym, co ich otacza, godzą się na to, że i tak przyszłość, jaka ich czeka, to jest 30-letni kredyt i tak ten kredyt będą musieli spłacać, klepać bidę, ewentualnie wyjechać za granicę. A my staramy się powiedzieć, że nie do końca, że patriotyzm, jakby świadomość tego, skąd jesteśmy i gdzie idziemy, kto był przed nami i że ktoś będzie po nas, no, powinna nas zmuszać, teraz trochę się wzniosę, już odejdę od memów internetowych, powinna nas zmuszać do tego, żebyśmy starali się przynajmniej zmienić tą rzeczywistość, która nas otacza. Podam ci przykład. Wczoraj okazało się, że w ustawie, która reguluje sposób przeprowadzenia imprez masowych, jest zapis, że na wniosek premiera, prezydent, a jeśli sytuacja jest nagła, na wniosek ministra spraw wewnętrznych, minister obrony, może bez wypowiedzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, bo teraz nie ma stanu wojennego, wyprowadzić na ulicę wojsko, w domyśle czołgi, prawda? I to są sytuacje, o których nikt nie wie, nikt o nich nie mówi. A jeśli nawet ktoś mówi, to nie za bardzo drugi sobie zdaje z tego sprawę. I bycie świadomym obywatelem pozwala nam na dostrzeżenie takich rzeczy. Czy to jest mega trendy i turbo posz, to jest druga sprawa. Bo domeną lewicy jest pokazywanie się w drogich kawiarniach i mówienie najczęściej o tym, że oto postmodernizm nas już całkiem połamał i możemy się posklejać od nowa. My mówimy, że nie, że postmodernizm nas ani nie połamał, ani nie musimy się od nowa składać, bo skąd przyszliśmy, w jaki sposób jesteśmy ukształtowani, czy lepiej, czy gorzej, to już każdy w swoim sercu powinien oceniać. Ale też chodzimy do kawiarni i też to staramy się opowiedzieć. Zapraszamy ciebie również. Ja na to pytanie odpowiem za chwilę. Zacznę od ciekawej myśli, jeśli chodzi o to dotykanie polityki nas samych. Pojawiło się pytanie właśnie a propos zamachu w Bostonie, że pytanie, skąd nagłe takie zainteresowanie sprawą, znaczy może nie, inaczej, skąd nierówne zainteresowanie sprawą, gdzie zginęły 3 osoby, a tego samego dnia, czy tam dzień wcześniej w Iraku 30 osób zginęło. A już nie mówiąc, to zawsze się pojawia ten argument, że na drogach ginie jeszcze więcej codziennie, rzeczywiście. I to nie jest tak, jakby, że jedna ofiara jest ważniejsza od drugiej, ale co jest takie wstrząsające oczywiście w tym Bostonie, w tego typu tragediach, atakach terrorystycznych, to, że ludzie tak zwani, zwyczajni, niezaangażowani, którzy no jakoś prowadzą swoje życie, i nie mówię tego pejoratywnie w żaden sposób, tylko po prostu jakoś prowadzą swoje życie, mają ten dzień, tą swoją rutynę i nagle ta tragedia ich dotyka bardzo osobiście, tak? Jednemu urywa nogę, drugi traci życie i się okazuje, że temat globalnego terroryzmu, wojen, właśnie pewnych działań politycznych dotyka ich bezpośrednio albo dotyka ich bliskich, znajomych, dotyka przede wszystkim niewinnego, zwykłego człowieka. I warto o tym pamiętać, znaczy wolność i demokracja i pewne standardy tej demokracji nie zostały nam dane raz na zawsze. Proszę Państwa, będziemy powoli chyba kończyć, no chyba, że ktoś jeszcze ma ochotę zabrać głos, także ostatnia szansa. Jest tutaj jeszcze. Ja mam takie pytanie, chciałbym Was na takiej mapie ideologicznej jakoś umiejscowić. Wiele, powiedzmy, odwołałeś się do kolegów jakby z Ruchu Narodowego, odwołując się trochę do nich jak do ideologicznych sąsiadów bardziej niż tożsamych, czyli jakby ta tożsamość być może jest troszkę inna wasza. Wiem, że na zachodzie Europy powiedzmy prawica czy konserwatyści często właśnie kwestie imigracyjne są dla nich najistotniejsze. Widzimy tutaj w Polsce właśnie, że być może wydarzenia wokół tragedii smoleńskiej stały się taką osią, która podzieliła nasze społeczeństwo na jakby dwa plemiona wręcz można by powiedzieć. Co jest dla was właśnie taką
takim sednem waszej tożsamości ideologicznej, jakby jako konserwatystów, patriotów, nie wiem, uczestników życia publicznego? Taka krótka odpowiedź może, jakby można było. Ja się bardzo cieszę, że poruszyłeś temat ruchu narodowego. Z niewiadomych mi przyczyn jesteśmy stawiani jako główni i zapiekli wrogowie ruchu narodowego. A dowodem na to, że tak nie jest, może być ostatnia debata, którą odbyliśmy z Ruchem Narodowym w Lublinie. No rzeczywiście, tutaj też nie ma co ukrywać, trzeba się zgodzić, że katastrofa smoleńska to była taka wyrwa, która sprawiła, że mamy do czynienia z dwoma plemionami, które stoją nad przepaścią i tam ewentualnie do siebie rzucają kamieniami. No a ten gruz nad przepaści się coraz bardziej usuwa i ta dziura się pogłębia. No jest mi bardzo przykro, że nie wszyscy potrafią ze sobą rozmawiać i to się tyczy zarówno moich jakby stronników politycznych, jak i przeciwników, bo mam świadomość, że nie wszyscy mają wolę, żeby rozmawiać. Ale jeśli mielibyśmy się na mapie ideologicznej gdzieś posadzić, no to jakiś napisałem taki tekst, że Ruch Narodowy w swojej deklaracji ideowej ma napisane, że będzie bronić wolności przed liberalizmem. Nie za bardzo wiem, co to miało znaczyć. Koledzy narodowcy próbowali mi to tłumaczyć, nie do końca im się to udało. No ja po prostu żyję i chciałbym dać żyć innym. Czy ten ktoś ma 2 tygodnie i jest jeszcze w brzuchu, czy ma lat 98 i jeszcze się nigdzie nie wybiera, prawda? A z drugiej strony, no tylko tyle. Czy to jest pełny program ideologiczny? Nie, ale my sobie nie rościmy prawa do tego, żeby pisać deklaracje ideowe, deklaracje programowe. Na razie do polityki się nie wpychamy i zobaczymy. Chcemy sobie po prostu żyć, a że mamy z czego korzystać i z czego czerpać. Wszyscy mamy tutaj z czego korzystać i z czego czerpać. No mam świadomość, że powinniśmy. Powinniśmy się z ludzi, z nas. Tak, akcja zorganizowana. Na czym się opierać? No, dobry przykład dałeś Zachodu, bo moim zdaniem Hadecja na przykład na Zachodzie dzisiaj dużo... albo inaczej, no w ogóle przestała przypominać Hadecję według założeń, na których powstała, czyli pewnego rodzaju demokracja oparta na dekalogu, na chrześcijaństwie, na tych wartościach chrześcijańskich. Zresztą no sam fakt, że symbol Unii Europejskiej 12 gwiazd to odwołanie również do symboliki religijnej, a dzisiaj no, trudno powiedzieć, żeby te 12 gwiazdek, przynajmniej zwykłemu takim odbiorcy, jakby powiedzieć, z czym się kojarzy, no to nie sądzę, żeby powiedział, że z wartościami chrześcijańskimi. Ja się tego nie wstydzę, dla mnie jakimś tam wyznacznikiem i staram się, żeby to tak wyglądało, jest dekalog. Więc w tym kontekście jakby staram się odbierać rzeczywistość. Co do tego, czy dwa plemiona, ja tutaj się z Wojtkiem akurat nie zgodzę, że plemiona, bo to sugeruje przede wszystkim jakąś bardzo mocną odmienność. Po pierwsze, obiektywnie rzecz biorąc, minęły dopiero 3 lata, w tym sensie, że przez 3 lata nie można stworzyć plemienia oddzielnego. Oczywiście można próbować i pytanie, komu i dlaczego to się opłaca. W mojej opinii najbardziej się to opłaca tym, dzieli rząd, tak, według zasady dzieli rząd, tym, którzy akurat rządzą, aczkolwiek to może jest temat na oddzielną dyskusję. Dlaczego to jest osią? Moim zdaniem ma to swoje uzasadnienie, bo to skupia bardzo dużo aspektów. Ja to widziałem zresztą 10 kwietnia, że w dyskusjach z innymi ludźmi toż w to wchodził temat polityki międzynarodowej, polityki wewnętrznej, społeczeństwa, no bo pewnego podejścia do tego, jak powinno się państwo zachować w danej sytuacji, na ile powinno być zdecydowane, na ile wycofane, medialne, bo też mieliśmy nagle odkurzenie ładnych zdjęć pary prezydenckiej. Tu taką anegdotę przypomnę. Koleżanka w pracy, wtedy nie pracowałem w Gazecie Polskiej, pracowałem w banku. Koleżanka, która, na pewno nie można ją oskarżyć, że tak powiem, o pisowstwo. Ona do mnie podeszła i mówi: słuchaj Samuel, ja w ogóle nie wiedziałam, że prezydent i jego małżonka znali tyle języków, że on jest profesorem, że byli taką wspaniałą, kochającą się parą. I ona naprawdę była szczerze zadziwiona. I ta historia była na tyle dla mnie mocna, że została do chwili dzisiejszej, gdzie ta
Już nie mam kontaktu jakby z tą koleżanką, gdzie ona teraz jakby jest, co ona teraz myśli, nie wiem, ale pamiętam jakby to pierwsze wrażenie i to dla mnie było najważniejsze. Co jeszcze? No dzisiaj widzimy, na przykład jak prezydent Obama przy wszystkich moich zarzutach do niego z punktu widzenia ideologicznego, no jego postawa po zamachach w Bostonie, no to jest coś, co ja gdybym zobaczył w wykonaniu premiera Donalda Tuska 10 kwietnia, no to byłbym zdziwiony i prawdopodobnie pamiętałbym mu to pozytywnie do końca życia. No niestety tak się nie stało, więc to są pewnego rodzaju normy. Tak nagle się okazało, że dla jednych normalna jest postawa pasywna, że no przecież i tak co my jesteśmy w stanie zrobić, jesteśmy za mali, żeby tu w ogóle coś próbować stawiać. I postawa może bardziej ambicjonalna, która nagle została wykoślawiona, czyli przedstawiona jako machanie szabelką, a w moim odczuciu to jest po prostu postawa naturalna pewnych standardów. Ja popełniłem właśnie taki tekst mojej wyobraźni tego, jakby katastrofa smoleńska wyglądała w normalnym państwie i moim zdaniem wyglądałaby całkowicie inaczej. Tu nie chodzi o to, kto zginął, w sensie z której strony politycznej i kto został, ale pewnych standardów, jakbym ja to widział politycznie, prawnie, międzynarodowo, jak służby się powinny zachować. No słuchajcie państwo, przepraszam, że tak powiem, ale nawet mówiło się, że trumny, że pogrzeby przynajmniej sprawnie przygotowali, a później się okazało, że niekoniecznie, tak? I tu może na tym zostanę, bo temat jest trudny, a pokazuje, że niestety państwo no, nie zdało egzaminu. A tu ja się z kolei nie zgodzę, bo uważam, że w normalnym państwie katastrofa smoleńska by się zdarzyć nie mogła. Panie, 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 panie.